Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam Cię serdecznie, Marcin z tej strony. Kolejne siódme zdanie z książki Teraz matura z poziomu podstawowego z zestawu 9. Tak, zadanie siódme jest z funkcji kwadratowej. Jest takie raczej ogólnej wiedzy niż żeby tu cokolwiek liczyć, chociaż coś tam policzę, żeby Wam pokazać, jak to teoretycznie rachunkowo wyliczyć. Przypominam o tym, że im więcej dajecie łapek w górę, tym ja więcej filmów wrzucę na YouTube'a. Więc fajnie było, gdybyście je... Dawaj. Proste. Wskażę do niej paraboli, której wierzchołek ma obie współrzędne dodatnie. No i mamy A, B, C, D. I oczywiście można to liczyć ze wzorów P równa się minus B przez 2A i Q, i Q równa się minus delta przez 4A, ale jest to bardzo czasochłonne. Tak? Ja to pokażę na przykładzie A i B, bo mamy tutaj dwie funkcje w postaci ogólnej. Tak? A jest jedynką, B jest jedynką, C jest zerem. Czyli P to jest minus B, czyli minus 1 przez 2 razy 1, czyli przez 2. Oczywiście obie współrzędne mają być dodatnie. No już mam pierwszą współrzędną ujemną, czyli A z automatu odrzucam. Podpunkt B. Tak? A odrzucam. Dobra. Tutaj A jest jedynką, B nie jest czwórką, tylko jest zerem, a C jest czwórką. Czyli tu wychodzi minus 0 przez 2, czyli 0. No 0 nie jest liczbą dodatnią, więc B z tego samego powodu odrzucam. Tak? Natomiast w punkcie C i D można to zrobić tak, że licznik sobie wymnożyć ze wzoru skróconego mnożenia odpowiednio i to ogarnąć. Albo po prostu pamiętajcie, że funkcja kwadratowa w postaci kanonicznej to jest nic innego jak x minus p do kwadratu plus, może innym kolorkiem, plus q. Czyli to, co my chcemy wyliczyć, tak? To p i to q, tak? Znaczy to p i to q. No to w podpunkcie c widać, że jest x plus 1, a tu jest x minus p, czyli p by musiało być minus 1, więc odpada. Natomiast w ostatnim podpunkcie y równa się minus, to jest a, które nas nie interesuje na razie, minus 1, czyli w ostatnim podpunkcie p równa się 1, natomiast q, pracujeczka, gdzie to plus 3, natomiast q jest równe 3. I tyle. Jest tak naprawdę funkcja kwadratowa w postaci kanonicznej. Wzorek popatrzeć, dopasować, pasuje. Pytania w komentarzach, łapki w górę. Na razie.